mamy niezależne, samorządne związki zawodowe. Dzień dobry Państwu. Spotykamy się przy historycznej bramie numer 2 Stoczni Gdańskiej. Dzisiaj z wdzięcznością wspominamy wszystkich tych, którzy 44 lata temu z wielką odwagą uczynili pierwszy wyłom w murze oddzielającym blok państw sowieckiej strefy wpływów od demokratycznego i wolnego świata. Z wielką radością witamy sygnatariuszy Porozumienia Gdańskiego, wszystkie bohaterki i bohaterów sierpnia 80. Witamy delegatów władz centralnych i lokalnych, samorządowców całej Polski, przybyłych do Trójmiasta gości, a przede wszystkim gdańszczan i gdańszczanki. Drodzy Państwo, z największą radością i zaszczytem zapraszam na scenę pani Danuta Wałęsa. Witam Państwa bardzo serdecznie w te 44 symboliczną rocznicę. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie 45 i będzie nas o wiele więcej, bo mi się tak by marzyło, żeby tamta strona, co tam poszła dalej, też była razem z nami. Szanowni Państwo, ja mam taką refleksję teraz po tym wszystkim, po wyborze tej nowej władzy, że mamy tak jakby trochę sprawiedliwość, a o prawo to będziemy dalej walczyć. Ja życzę Państwu wszystkiego dobrego i zachęcam, żebyście Państwo nie siadali na laurach, tylko żebyśmy razem walczyli o lepsze jutro dla nas wszystkich, dla dzieci i dla wnuków. Wszystkiego dobrego. Drodzy Państwo, kulminacją dzisiejszego zgromadzenia będzie wspólnotowe otwarcie historycznej bramy numer 2. Powtórzmy akt, który dokonał się na zakończenie strajku w sierpniu 1980 roku. Ten rytuał ustanowiło 10 lat temu Europejskie Centrum Solidarności. Dziś są właśnie 10 urodziny tej zacnej instytucji. Zapraszam Państwa do udziału w zgromadzeniu instytucji, która od 10 lat zajmuje się organizacją edukacji historycznej i obywatelskiej. Animuje debatę o stanie demokracji i wciąż żywe czyni ideały sierpnia 80. Drodzy Państwo, niemal milion gości rocznie to najlepszy dowód, jak niezbędne było powstanie tej instytucji i jak ważne jest trwanie jej w dniu dzisiejszym. 10 lat Europejskiego Centrum Solidarności przy Placu Solidarności 1 w Gdańsku. O zabranie głosu poproszę panią ministrę Hannę Wróblewską. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest jednym z organizatorów ECS. Przypomnijmy, że 10 lat temu siedzibę ECS otwierała ministra Małgorzata Omilanowska. Zapraszam pani minister. Szanowni Państwo, zanim odczytam list, który przygotowaliśmy dla Państwa, proszę mi pozwolić się podzielić takimi bardzo prywatnymi emocjami, wzruszeniem, wdzięcznością do losu za to wszystko, co się stało i za to, że jestem zaszczycona, będąc tutaj z Państwem i z Wami. I bardzo za to wszystkim dziękuję. Szanowni Państwo, dzisiejsza data jest wyjątkowym momentem w naszej narodowej i społecznej pamięci. Obchodzimy 44. rocznicę porozumień sierpniowych, które na zawsze zmieniły bieg historii Polski i całej Europy. To tutaj, w Gdańsku, 31 sierpnia 1980 roku podpisano dokument, który stał się symbolem walki o wolność, godność i prawa człowieka.
Porozumienia sierpniowe były wyrazem niezłomnej woli Polek i Polaków do zmiany swojego losu i zainspirowały miliony ludzi na całym świecie. Dziś świętujemy tę rocznicę w Europejskim Centrum Solidarności, instytucji, która od dekady pielęgnuje pamięć o tamtych wydarzeniach i promuje wartości zrodzone w duchu Solidarności. To miejsce, gdzie przyszłość spotyka się z przyszłością, a edukacja, to jest bardzo ważne, edukacja, dialog i refleksja nad naszą historią służą budowaniu lepszego i bardziej sprawiedliwego świata. Europejskie Centrum Solidarności to coś więcej niż instytucja, to coś więcej niż muzeum. To żywe świadectwo ducha Solidarności. Jest ono nie tylko strażnikiem naszej pamięci, pamięci narodowej, pamięci społecznej, ale także źródłem inspiracji dla przyszłych pokoleń, pokazując jak wartości, takie jak wolność, równość i solidarność, mogą naprawdę kształtować naszą rzeczywistość. Dzisiaj, wspominając tamte historyczne chwile, pamiętajmy o sile, jaką daje nam Solidarność. To ona pozwoliła Polakom przełamać kajdany opresji i dzisiaj przypomina nam, jak ważne jest wspólne działanie na rzecz dobra wspólnego. Niech ta rocznica będzie dla nas wszystkich okazją do refleksji nad tym, jak możemy kontynuować to dzieło i budować świat oparty na nadrzędnych wartościach. Wolności, niepodległości i poczuciu niebezpieczeństwa. Szanowni Państwo, niech Europejskie Centrum Solidarności nadal pełni swoją niezwykle ważną funkcję, łącząc przeszłość z przyszłością, inspirując nas do działania i przypominając, że Solidarność to siła, która zmienia świat. Dziękuję, że jesteście tutaj, żeby wspólnie świętować. Dziękuję i przyłączam się do głosu pani Danuty. Mam nadzieję, że w następnym roku będziemy tu wszyscy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Do zabrania głosu chciałbym zaprosić pana marszałka województwa pomorskiego, bardzo przepraszam, pan Mieczysław Struk. Szanowni Państwo, stoimy przed historyczną stoczniową bramą numer 2, którą dziś uroczyście i symbolicznie otwieramy. Jest nie tylko ikoną tamtych gorących sierpniowych dni, ale także ważnym symbolem dla nas. Dzisiaj, 44 lata później, ta brama jest bowiem symbolem wspólnoty, która tak jak pierwsza historyczna Solidarność była wierna swojej nazwie i swojemu przesłaniu. Ta brama nigdy nie dzieliła, nie zamykała się przed nikim. W czasie sierpniowych strajków stała się wręcz węzłem wspólnoty, jaka powstała między strajkującymi po jednej stronie, a wspierającymi ich po drugiej. I gdziekolwiek się wówczas znaleźliśmy, byliśmy razem. Byliśmy razem, a Solidarność była czymś znacznie więcej niż nazwą związku zawodowego. Dziś, gdy przez naszą zbiorowość biegnie wiele podziałów, również sztucznie kreowanych, gdy wokół różnych mniejszościowych grup buduje się mury nienawiści, gdzie dzieli się społeczeństwo i szczuje się nawzajem, chcemy to zmienić. Chcemy, tak jak pani Danuta Wałęsowa powiedziała, żebyśmy byli wszyscy razem, choćby za rok. W tych właśnie okolicznościach niech brama numer 2 będzie symbolem naszej wierności przesłaniu Solidarności przez małe S, tej empatycznej, sprawiedliwej, niewykluczającej, łączącej i dającej nadzieję. Alexis Tocqueville, francuski myśliciel i socjolog, napisał w jednym ze swoich dzieł, że historia jest gałęzią obrazów, w której znajduje się mało dzieł oryginalnych, a dużo kopii. Nieopodal dokładnie ponad 40 lat temu Lech Wałęsa dokonał ostatniego mistrzowskiego pociągnięcia, kończącego jedno z największych i najpiękniejszych dzieł polskiej i światowej historii. Historii, z której jesteśmy prawdziwie dumni i tej, która wyróżnia nas na tle dziejów. Nie kopiujmy dziś złych wzorców historii tutaj i w całej Europie, które przynosiły ból i cierpienie. Wzorujmy się na tych historiach, jak ta sprzed 44 laty, ta,
która zmieniła na lepsze Europę, świat i Polskę. Szanowni Państwo, od 10 lat na czele Europejskiego Centrum Solidarności stoi pan Bazyl Kerski. Zapraszam bardzo serdecznie o zabranie głosu. Stoimy tu nieprzypadkowo razem, szanowni Państwo, bo dzisiejszy dzień, 31 sierpnia, to jedno święto, ale dwie daty. To oczywiście 44. rocznica Porozumienia Gdańskiego. I tutaj warto powtórzyć co już zabrzmiało kilka minut temu na spotkaniu z bohaterkami. To jest największe zwycięstwo polskiej historii w ostatnich 200 latach. To jest szczególny dzień. To jest dzień, kiedy otwierano bramę numer 2 na miasto, strajk się zakończył, nie wiadomo było jeszcze do końca, co będzie. Powstała Solidarność, prawie 10 milionów ludzi zorganizowanych w demokratycznej organizacji, z bardzo różnych środowisk, bardzo różne generacje, wierzący, niewierzący, lewica, prawica, to nie było ważne. Ale jednak wspólny cel, wolność, prawda, prawa człowieka, samorządność, to się na początku nie udało, nie mogło udać. Stan wojenny, Breżniew, wojna w Afganistanie, w Moskwie powiedzieli jasno, nie jest to czas na zmiany, a każdy, który chce zmian, musi się zmierzyć śmiercią. Warto o tym pamiętać. Ale ta rewolucja była wyjątkowo inteligentna, bo była sumą doświadczeń wielu postań. To była kulminacja polskich postań. Była jedna mądrość. Bogdan Borusewicz o tym często mówi, Lech Wałęsa. Tak, my byliśmy odważni, mówią często nasze bohaterki, bohaterzy. Ale to nie wystarczyło. Nie wystarczyło być odważnym w Gdańsku, w Polsce. Potrzeba było innych odważnych ludzi na świecie. Na wschodzie Ukraina, Białoruś, Litwa, też w Rosji, Niemczech Wschodnich, Czechosłowacji. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Solidarność rozumiała, że musi zmienić Polskę, ale jednocześnie cały świat. I pamiętajmy o tym. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo to jest dzień wdzięczności oczywiście dla bohaterek, bohaterów, ale to jest też dzień wdzięczności dla tych odważnych kobiet i mężczyzn, którzy otworzyli 10 lat temu Europejskie Centrum Solidarności. Jak to Bogdan Lis powiedział, to jest jedyny pomnik na świecie dla ludzi, dla organizacji ludzi, nie dla człowieka. Bardzo demokratyczne miejsce. Wtedy, 10 lat temu, tutaj przed bramą wielu ważnych, wspaniałych ludzi stało. Wymienię tylko kilku, którzy otwierali. Pani minister Małgorzata Milanowska, marszałek Struk, ale dwóch chyba najważniejszych. Trzech. Danuta i Lech Wałęsa, ale także Paweł Adamowicz. Prezydent Gdańska bardzo dobrze rozumiał filozofię Solidarności. Bronił, rozwijał samorządność, tak. Solidarność to zdecentralizowane państwo, nie jeden monopol, to wolne media, kontrola, praworządność. Ale też rozumiał piękno polskiej historii. Zobaczcie, nasz hymn jest hymnem uchodźców, emigrantów. Mówi nie tylko o Polsce, o Europie. Jesteśmy Europejczykami. I Paweł Adamowicz bardzo dobrze rozumiał, że tutaj w Gdańsku, w stoczni, to nie jest tylko kolebka polskiej solidarności, ale wolnej, niepodległej, demokratycznej Europy. Bardzo jesteśmy mu wdzięczni za to. A wiemy, że miał niezwykłe wyczucie dlatego, że powstaje instytucja kultury, która musi dzisiaj bronić tych praw w bardzo, bardzo trudnych czasach. W czasach wojny. Przecież wiemy, my to czujemy chyba Polacy, że Putin nie tylko kwestionuje granice na wschodzie, nie tylko chce powrotu do sowieckiego imperium. On przecież u nas też prowadzi wojnę hybrydową na zachodzie. Stawia na partię, na ludzi, którzy niszczą naszą jedność, pojęcie solidarności, nasze marzenia.
Dzisiaj tu w Gdańsku, też w Europejskim Centrum Solidarności, bronimy wolności całej Europy, szczególnie oczywiście też naszych białoruskich braci i sióstr i także naszych sióstr w Ukrainie. Szanowni Państwo, ja zapraszam do Europejskiego Centrum Solidarności z dwóch prostych powodów. Poznacie tam dwie prawdy, bardzo proste. O jednej już chyba marszałek mówi, nie dajcie sobie wmówić, że jesteśmy podzieleni. Jesteśmy różni, będziemy jeszcze bardziej różni w tym otwartym społeczeństwie. Tutaj okazuje się w tym miejscu, że wszyscy mamy bardzo podobne emocje. Polacy, starszej, młodszej generacji, obcokrajowcy, kochamy bohaterki, bohaterów, którzy pokojowo walczą o prawa człowieka. Nie lubimy tych, którzy chcą wojen i nienawiści. Kochamy tych, którzy mówią językiem godności. I wszyscy, którzy tutaj przychodzą, kochają ten język godności. To jest polski patriotyzm, to jest też dzisiejsza Polska. Szanowni Państwo, i ostatnia myśl. Tamta rewolucja była szalona. Mało kto w nią wierzył. A wiecie dlaczego? Tu nie chodziło o politykę, tu chodziło o coś innego. Bo ci bohaterzy wokół Wałęsy, Danuty, Bogdana Borusowicza, Anny Walentynowicz mieli marzenia. Nierealne w tamtym czasie. Często się śmiejemy z nierealnych marzeń. A szczególnie polityka, kompromisy są takie chłodne. To niestety tak jest. Ale nie zapomnijmy, historia świata też Polski to nie tylko wojny, to nie tylko morderstwo ludzi, to nie tylko złe rzeczy, to nie tylko regres, to nie tylko kryzysy. Historia to jest też realizacja niewiarygodnych marzeń. Nie stalibyśmy tutaj bez tych marzeń. I proszę Was bardzo, żebyśmy pilnowali nie tylko praworządności, jak tutaj pani prezydentowa powiedziała, ale naszych marzeń. Ja marzę o Europie, o Polsce, która nie buduje murów, która szanuje praw każdego, to jesteśmy patriotami gdańskimi, polskimi, europejskimi. Marzę o pokoju w Ukrainie, o wolnej Białorusi. I wydaje mi się, że to jest dzisiaj może wszystko mało realne, mało realistyczne, ale jest to taki realizm z wyobraźnią, ale to jest możliwe. Jestem przekonany, że za 10 lat spotkamy się tutaj w innej, lepszej Europie. Dziękuję Wam bardzo. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, Pan Dyrektor wspomniał o prezydencie Pawle Adamowiczu. To on był pomysłodawcą powstania tego miejsca. W tym miejscu chciałbym zaprosić do zabrania głosu prezydentkę tego szczególnego miasta. Drodzy Państwo, pani prezydentka Aleksandra Dulkiewicz. Szanowni uczestnicy strajku sierpnia 80, sygnatariusze porozumienia gdańskiego, przedstawiciele polskiego rządu, parlamentarzystki i parlamentarzyści na czele z wicemarszałkiem Senatu Rafałem Grupińskim, samorządowcy z Gdańska, Pomorza, ale i z całej Polski, przewodzi nam Rafał Trzaskowski, prezydent miasta stołecznego Warszawy. Goście z Gdańska, okolic, ale i z całej Polski, wiem, że przybyliście tutaj dzisiaj nawet z najdalszych zakątków, bo aż z Podkarpacia niektórzy są tutaj. Cieszę się bardzo, że jesteście z nami co roku. Kochane gdańszczanki, kochani gdańszczanie, nazbyt często toniemy w morzu złych wiadomości. Wojny, zmagające się problemy psychiczne również dzieci, na przemian ekstremalne upały i katastrofalne ulewy. Ten obiecał, nie zrobił. Tamten coś kręci, inny ukradł, miało być, a nie jest. Ale dzisiaj, stojąc tutaj, pod historyczną bramą numer 2 Stoczni Gdańskiej, chcę zaświadczyć, że widać światło w tym tunelu. Nam, tutaj, w Gdańsku, na Pomorzu, w Polsce, zdarzyła się rewolucja. Wygrana, pokojowa, dająca nadzieję, szczera i czysta. Płynie z niej wielka lekcja solidarnego działania, wolnego od prywaty, życzliwego i konstruktywnego. Wciąż za mało czerpiemy z tego źródła. Kiedy czujesz zwątpienie w sens działania, kiedy tracisz wiarę w drugiego człowieka, kiedy chcesz się izolować, miast garnąć się do ludzi, dobrze radzę, idź na wystawę stałą do Europejskiego Centrum Solidarności i poczytaj treść wiadomości, które napisali ludzie z całego świata.
po tym, jak poznali naszą polską drogę do wolności. W sali E, pod tą ścianą z białych i czerwonych karteczek układających się w napis Solidarność, można stać i czytać godzinami i czerpać. Pada tam bardzo wiele dobrych słów. Człowiek opuszcza ECS wzruszony, zmotywowany i pełen nadziei. Za lekcję Solidarności dziękuję wszystkim imiennym i bezimiennym bohaterkom i bohaterom rewolucji, szczególnie państwu Wałęsom, Danucie i Lechowi. Podziękujmy im brawami. Dziękuję strajkującym, dziękuję sygnatariuszom Porozumienia Gdańskiego. Wszyscy jesteście moimi, ale jak wierzę, nie tylko moimi bohaterami. Wielkie brawa dla was. Dziękuję także zespołowi Europejskiego Centrum Solidarności. Panie dyrektorze, na pana ręce wyrazy wdzięczności za to, że od 10 lat dbacie tu, przy Placu Solidarności 1, abyśmy pamiętali, a świat wiedział, jak wielką siłę ma międzyludzka solidarność, co znaczą godność i wartość drugiego człowieka, jak cenna jest wolność i jak krucha jest demokracja. Wielkie brawa należą się także Pawłowi Adamowiczowi, który ECS wymarzył i doprowadził do jego powstania. Już na koniec. Pozwólcie państwo, że przytoczę wpis właśnie z tej jednej karteczki z sali F, z instalacji wieńczącej wystawę Europejskiego Centrum Solidarności. Autorka opatrzyła go serduszkiem i datą 6 sierpnia 2024. Cytuję. Miałam 8 lat w 1981, gdy zimą wyszłam z domu i zobaczyłam czołgi i żołnierzy z bronią na mojej ulicy. Obu pokój, prawda i sprawiedliwość zawsze zwyciężały. Bardzo dziękuję wszystkim mówcom, teraz bez kartki. Szanowni państwo, w imieniu swoim oraz wszystkich mieszkańców Gdańska, Pomorza, Polski, wszystkim państwu, sygnatariuszom porozumień gdańskich, wszystkim osobom sierpnia 80 bardzo serdecznie dziękujemy. Brawa Gdańsk! Drodzy państwo, Zjednoczone Stany Solidarności, tak brzmi tegoroczne hasło wspólnotowego otwarcia bramy. Spektakl taneczny pod kierownictwem reżyserki Agnieszki Jachym przygotowali młode performerki i młodzi performerzy, którzy urodzili się już w wolnej Polsce. Ożywią. Thank you.
Wszyscy razem solidarni! 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 Wszyscy razem!
obywateli i obywatelki, warunki życia przytłaczają ludzi coraz większym ciężarem.